Halo, halo, cześć, witajcie z tej strony Evra, na to kolejny odcinek z Fortnite'a. I słuchajcie, będzie to dosyć wyjątkowy odcinek, ponieważ w odcinku mam bardzo ważne, w sumie bardzo ważne dla mnie ogłoszenie. Także słuchajcie, no dzisiaj dosyć wyjątkowy odcinek, bardzo pogadankowy, ponieważ mamy jedną grę, ale będzie to chyba najlepsza gra w tym sezonie, a ogłoszenie będzie, no, dosyć dla mnie istotne. I nie chodzi tu o żadną reklamę czegoś, jakiegoś produktu, ani o, nie wiem, jakąś promocję czegoś. Także po prostu, no, zależy mi bardzo, żeby każdy to ogłoszenie wysłuchał. Oprócz tego, słuchajcie, tak jak mówię, rekordową gierkę dzisiaj mamy i naprawdę fajny dodatek do sklepu z całkiem spoko rzeczą, o której zaraz tutaj opowiem. Także słuchajcie, jeżeli robicie jakieś zakupy w Fortnite, no to bardzo docenię użycie naszego kodu twórcy Evron w sklepie Fortnite. I słuchajcie, zobaczmy sobie przed gierką i przed ogłoszeniem, co tutaj ciekawego mamy. I słuchajcie, mamy skiny, które dosłownie mają kurtkę taką, jaką mamy malowanie założone, czajcie? Normalnie skiny, które mają kurtki takie jak malowanie. I malowanie, jakby można wybrać każde malowanie. Oprócz tego można wybrać kolor włosów skina. Więc mamy na przykład czarny kolor włosów i dosłownie możemy założyć sobie magmę. W sensie malowanie magmę, nie wiem, możemy założyć jakieś różne malowania. Możemy założyć malowanie galaxii. Możemy założyć, nie wiem, jakieś najróżniejsze malowania, jakie dosłownie mamy w szafce. Bo są to wszystkie malowania, jakie mamy na koncie. Więc całkiem, kurde, spoko skiny, no nie? Bo to są skiny, które dosłownie można ubrać na jakiś miliard sposobów. No w sumie na tyle sposobów, na ile, ile mamy malowań, no nie? To jest jakieś szalone komba można robić tymi skinami. Oprócz tego można im fryzury zmieniać. I są one za 1500 widolców, te skiny, więc to jest dosyć insane. Więc dzisiaj sobie jakąś jedną panią weźmiemy. Tylko jeszcze myślę, czy tą... Czy tą w Rap Major? Chyba ta ma całkiem fajne włosy, więc dzisiaj, słuchajcie, na kodzie Evron sobie taką panią zakupimy i teraz chyba powinny być inne skiny tańsze, z tego co wiem, tak? 1500, nie, dalej są za 1500, a myślałem, że tańsze, bo już to malowanie, które w zestawie mam, a jednak nie są tańsze, anyways, 1500 widoców, całkiem spoko. No bo to jest tak naprawdę skin, który może się zmieniać w jakiś miliard różnych wariantów, także to jest całkiem spoczko. Oprócz tego widzę, że tu mamy bundle z hologramem, więc można założyć sobie swojego skina, znaczy plecak na... Wrap na plecak, Boże, nie mogłem się wysłowić. Też są pewnie jakieś spoko komba. Tu obstawiam, że są kilofy, które też można zakładać jako malowania. Ej, całkiem spoko opcja, nie? Bo tutaj można naprawdę kreatywnie się pobawić z tymi malowaniami. Jest jeszcze duży kilof, no nie? Pickaxe jako wrap. Okej, okay, całkiem spoko. A tu co jest? A, mniejszy plecak, tak? Hologryf? A ten co jest większy? A, to jest po prostu większy. Okej, okej, okej. No i oprócz tego, słuchajcie, wróciło chyba większość fajnych malowań. Mamy tutaj Radiant Zero. Mamy, słuchajcie, Magmę, które chyba było jednym z pierwszych ruszanych malowań. Mamy Rarity, Corrupted, Eternal Zero. No generalnie mamy miliard malowań. Melty Gold. Ty, no, z tym skinem się naprawdę będzie można pobawić, także na pewno polecam ten skinek, który zmienia swoją koszulkę. Oprócz tego, wiecie, mamy tutaj Ferrari skiny, mamy zestaw Boogie, którym dzisiaj będzie gierka. Mamy jakieś tam różne motornicze skiny, ale wydaje mi się, że dzisiaj największym highlightem są faktycznie te skiny, które można zmieniać, więc jak ktoś będzie brał, to na kodzik Evron zachęcam. A już, słuchajcie, już wam nie przeszkadzam, zapraszam was na dzisiaj na naprawdę ważną dla mnie pogadankę. Miłego oglądania. Kolejny dzień, kolejne wyzwania. Dzisiaj, widzowie, dosyć wyjątkowy odcinek, ponieważ będzie announcement. Announcement, który... Znaczy, no nie jest takim ogłoszeniem normalnym, bardziej takim, nie wiem, w sumie trochę pochwaleniem się, trochę taką mobilizacją, wiadomo o co chodzi, ale wyczyścimy sobie dzisiaj Lazy Lake na starcie. Kolego, czy ty na pewno, no właśnie, nie chciałbyś uciec? Dzięki bardzo, witam. Wziąłem sobie w ogóle skina Boogie. W pewnym odcinku, słuchajcie, wycisnęliśmy strasznie dużo ludzi, którzy właśnie skinem Boogie grali. Ja stwierdziłem, dobra, jeżeli sobie Boogę założymy, nie ma najmniejszego problemu. I on ma w ogóle ten taki elektryczny styl. Nie wiem, czym się ta elektryczność ładuje, czy fragami, czy nie, ale na pewno będę naładowany, jeżeli fragami. Siema, też tak myślałem, że będziesz chciał uciec. Dzięki bardzo, byczku, witam serdecznie. No to strasznie powiem wam, jakoś to leci. Oj, słuchajcie, jeżeli chodzi o announcement i ogólnie ogłoszenie, no to powiem wam, że jest dosyć grubo. Lipiec jest dosyć gruby. Co prawda może nie na YouTubie się tutaj dużo nie zmienia. YouTube też bardziej traktuje jako, wiecie, jakiś odcinek do śniadanka, jakiś odcinek do obiadku, wiecie, taki chillowy. Ale jak pewnie wiecie, większość mojej działalności, w zasadzie cała moja działalność, znaczy no cała to nie, ale 90% mojej działalności, no to są streamy na Twitchu, prawda? Czy już mnie właśnie podpala? Ja pierdzielę, dobra, czekajcie. Ucieknijmy stąd. Bo ja się wszystko zaczyna... Ja pierdzielę, to się tak naprawdę szybko rozprzestrzenia, że to jest ten event z płonącymi tymi. Dobra, czekajcie, weźmiemy tą skrzynkę. Zaraz dokończę myśl, tylko może najpierw wyczyszczę tą pierwszą miejscówkę, co? Ponieważ jest ona dosyć
No, jest dosyć dym, ale chyba już jest okej. No, generalnie 90% mojej działalności to jest Twitch, prawda? I generalnie to wszystko, co robię na Twitchu, te live'y codzienne, no to jest na pewno większość mojego czasu, tak codziennie, który poświęcam. No, bo wiecie, na YouTubie odcinki pojawiają się co dwa dni. Trwają 20 minut, co nie oznacza, że oczywiście poświęcam 20 minut na nagranie, no bo wiadomo, czasami sobie padnę, czasami robię Zero Frag Challenge 2 godziny, no ale raczej można sobie powiedzieć prosto, że moją działalnością główną jest Twitch. Oj, słuchajcie, koleś ma Ferrari, nie przejedź mnie, proszę, ziomek. Dobra, czekajcie, pójdziemy sobie do skrzynki, koleś mi tak odjeżdża. Chyba, że... O, czy tam czasem nie było... Typa, nie, to się rozwala. O, jest, był. Dobra, czekajcie. Sorry, że taki jestem rozkojarzony. Nie, ja najpierw sobie wyczyszczę do miejscówkę, potem pójdę do monologu. Hej. Nie, no koleś. A tu się koleś spalił. Ej, nie gadajcie, że to jest ten jeden świetlik, który się rozprzestrzenił od tego budynku głównego. Jeżeli tak, to jakiś koleś jest mastermindem, że to w ogóle podpalił, ale wydaje mi się, że nie, to jest po prostu jakiś chyba losowy świetlik albo coś. Czy coś jeszcze podpalał oprócz świetlika teraz? W sumie nawet nie wiem, co w tym sezonie podpala. W sumie benzyna podpala, prawda? No także słuchajcie, moją działalnością zawsze był Twitch. I ogólnie na Twitchu polskim, z tego co mi wiadomo, z tego co przynajmniej trackery śledzą, no to rekord watch time'u. Ty, chłop sobie pod... Nie, ziomek. Jak ja nie będę miał, to nikt nie będzie miał. Żegnaj. Ja wiem, chciałeś Ferrari. Czy chłop naprawdę... Chłop został wzięty przez... Jezu, chłop, myślałem, że UFO go weźmie. No sorry, kolego, już testowaliśmy Ferrari w tamtym odcinku. Wiem, że się jarasz, ale no ja bym wolał jednak tutaj... Ja bym to jednak wolał przejąć. No i słuchajcie, rekord... Generalnie, jeżeli chodzi o statystyki streama zawsze, jeżeli chodzi o koniec miesiąca i rankingi, to liczy się watch time, czyli ile jakby ludzie cię oglądali. Oblicza się to poprzez pomnożenie... średniej liczby widzów przez godziny, które się streamuje, prawda? Czyli na przykład, jeżeli streamowałem 10 godzin dla jednego widza, no to będę miał 10 godzin watch time. No generalnie całkiem prosta matematyka. Średnia widzów razy godziny, ile się przestreamowało, prawda? I to koniec ciekawostki. Czekajcie, zaraz pójdziemy dalej. Nie, no, to jest za duży dym, jaki się dzieje. Ziomek, daj se spokój. No, mnie ze snajpery bije. Ale już przynajmniej połowę historii opowiedziałem. Stary, ty nie zapomniałeś budować? Chłop słowy wallhacka robi pod siebie. Ja go nie trafiłem, dobra, teraz go przynajmniej trafiłem. Teraz wyskoczy tutaj, ja mogę zedytować. Ziegnam, dziękuję bardzo. No i słuchajcie, my zawsze streamowaliśmy codziennie przez 4 godziny. Od 19 do 23. To był taki nasz czas streamowania, prawda? No ale słuchajcie, ostatnio są tak ogromne liczby na live'ach. Jest po 12 tysięcy osób, po 15 tysięcy osób. I jest, no powiem wam, że dosyć długi content, bo jest GTA RP, które streamujemy od 19 do godziny 2 w nocy. Codziennie. I przez to, że mamy tak dużą średnią i że streamujemy tak długo... Czy ty, chłopie, się poddałeś? Hej! On chyba jakiegoś questa tu przyjechał zrobić z Ferrari czy coś. Przez to mamy, słuchajcie, szansę wbić rekord watch time'u. W zasadzie już to zrobiliśmy, ponieważ moje ostatnie... W lipcu, że tak powiem, wbiliśmy już 2 miliony godzin, a 2 miliony godzin to jest rekord, ustanowiony tam chyba kilka miesięcy temu. Także, a mamy, słuchajcie, który mamy dzisiaj? Mamy 25. Także mamy jeszcze w sumie 6 dni lipca, żeby ten rekord oglądanych godzin, że tak powiem, pobić. Także, słuchajcie, jeżeli oglądacie mnie tylko na YouTubie, no to bardzo docenię, jeżeli wpadlibyście po prostu na Twitcha przez te 6 dni, bo nie ukrywam, że no jestem napięty, żeby ten rekord jakoś fajnie przebić, bo mimo, że jest przebity, w teorii chyba jest przebity, no bo jak sprawdzałem na rankingach, to faktycznie równe 2 miliony mamy, czyli jakby już się teraz miesiąc skończył, to byśmy rekord wyrównali. A słuchajcie, miesiąc idzie dalej przez 6 dni, więc jeżeli nie macie co robić wieczorem, teraz są wakacje, długie wieczory, znaczy wieczory są w sumie krótkie, bo wcześniej się robi jasno, ale takie, że wiecie, można trochę posiedzieć, no bo jest wolne. No słuchajcie, zapraszam was, link jest teraz na ekranie, link będzie też w opisie. Codziennie od 19 streamujemy, także nawet jak nie za bardzo się wam chce oglądać, to fajnie jak wpadniecie tam, wiecie, przynajmniej statystykę nabić, no bo nie ukrywam, że chciałbym ustanowić taki rekord, żeby był potem nie do pobicia przez innych. Więc taki announcementik na dzisiaj, że jak wam się... Siema, byku. Jak wam się będzie nudziło, no to zapraszam. Na pewno chcę do końca lipca docisnąć ten rekord jakoś tak mocno. Fajnie by było. W sensie to nic nie daje. Siema, byku. Dobra, czekajcie, może się skupię, żeby nie paść. Chłop mnie jeszcze spamuje od boku. Czemu są dwie osoby nagle? Zgubiliście się? Dobra, czekajcie, zedytuję. Tak. Siema, dobra, teraz to zresetuję. Wyjdziemy sobie tędy. Co tu w ogóle było? Dobra, czekajcie, tu były jakieś useless rzeczy. Są te małe poty, ja w sumie mam limit małych. Siema. Wiedziałem, że go zbejtuję na małą potę. Dobra, wytrać sobie ammo.
Cool, cool, cool. Wiecie co, ja się w sumie wyleczę. Mogłem go zresetować, ale nie miałem ammo do pompy. A to na spokojnie. Pompa złota w ogóle. Dobra, nie ma problemu. Złota pompa, całkowicie git. Pani Sirenko. Oj, to jest błąd. To jest błąd, że pani tutaj siedzi. Dobra, cool, cool, cool. Przejdźmy sobie tędy. Sam się zadaszkuję na luzie. Siema. Oj, teraz jest przypał. Ty, żeby nie przekierał. Dobra, czekajcie. Muszę się... O mój Boże, to byłoby tak dobre. Czasami ci ludzie są za pewni i wiecie, wjeżdżają na mnie tak na pełnej. Spokojnie. Tak, 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 wiem, lubisz spamować. Wezmę sobie małą. Został za 30. Ja mógłbym się bardziej zastanawiać nad tymi pompami, tylko że wiecie, ja się boję, że padnę. Jak mam mało HP, to nie wiem, czy zauważyliście, ale strzelam tak troszeczkę na oślep. Dlatego, żeby nie paść, bo ci ludzie są dosyć napoceni, niektórzy. Nie chcesz do mnie zejść? Stary, jestem pod tobą. O! Dobra. Oj. Okej, let's go. O, no trzeba było się trochę rzeczy obodzić. Także no słuchajcie, zapraszam was codziennie od 19 albo od 19.20, tak mniej więcej po 19 zawsze zaczynam. A nie tylko z GTA, bo na przykład dzisiaj też będę potrzebował waszego dopingu, bo od 19 do 21 będzie turniej, który będziemy grać, nie w GTA, będzie to turniej o 50 tysięcy dolarów, o 200 tysięcy złotych Fall Guys. Nie wiem, czy kojarzycie Fall Guys. Troszeczkę, no nie taka zbyt żywa gierka obecnie, ale całkiem spoko. Teraz tam jakiś chyba sezon wyszedł i dlatego Epic Games, bo teraz Epic Games chyba kupiło tą gierkę, robią turniej o 200 tysięcy, więc dzisiaj na pewno będę potrzebował też waszego dopingu, więc zapraszam serdecznie. No i w sumie z ogłoszeń to wszystko by było. No fajnie by było, kurczę, jakiś fajny rekord. Oczywiście nie ukrywam, że nadawanie na żywo i rozmawianie z wami to jest dla mnie, no w sumie całe życie od 4 lat. I wiadomo, że tutaj na YouTubie też, też sobie nagrywam. No ale na Twitchu, wiecie, po prostu więcej czasu niż na to się wiedzą, prawda? Wiecie, na YouTubie mogę zrobić tak, że nagram coś na zapas i po prostu... I po prostu ten odcinek jest. I wiecie, nie muszę na przykład 2 dni myśleć, czy mam coś nagrane. No na Twitchu, jeżeli chodzi o live'y, to jest... No cały czas, prawda? Albo jestem, albo mnie nie ma, więc jak streamuję codziennie, no to faktycznie jestem cały czas, więc bardzo mi będzie miło, jak padniecie. Też na pewno bardzo dużo osób, które to teraz ogląda. To nie jest tak, że jesteście tylko widzami na YouTubie, bo też dużo osób na pewno ogląda gdzieś tu i tu, ale no, jest mobilizacja, widzowie, jest mobilizacja ostatnio, żeby faktycznie tutaj fajnie to jakoś przebić. No, w sumie nic za to nie ma, tak jak mówię, ale o, jakaś tam... Siema, byku. Jakaś tam satysfakcja, wiecie, jednak no to są takie ambicje troszeczkę, jeżeli to jest takie zajęcie, które robię zawsze, codziennie, no to wiecie, też jest troszeczkę taka ambicja, żeby robić to jak najlepiej. Jakieś takie rankingi, one nic nie dają, nawet wiecie, nie ma jakiejś statuetki. Najlepszy streamer Lipsa czy coś takiego, ale zawsze fajnie mieć. Wydaje mi się, że kiedyś to będzie pamiątka. Jak będziemy patrzeć na karierę streamerską, byłem, o, lipiec 2021. Był tam ten widz i ten widz i zrobiliśmy rekord watch time'u. No, było spoko. No, ale to wiadomo, jak każdy ma czas, no nie? Bo teraz i tak są wakacje. W ogóle absurd jest taki, że robimy to w wakacje. Tyle osób wyjeżdża gdzieś, a my teraz robimy po prostu rekordy oglądalności, nie? Dobra, nie ma problemu. Znaczy, no wiadomo, też jest wolne gdzieś tam od szkoły, od jakichś tam zajęć, od uczelni, no więc też nie ma się za bardzo co dziwić, ale nie ukrywam, że dużo osób wyjeżdża. No, więc wiadomo, jak to jest. Siema, byczku. Myślałeś, że nie widzę, jak wchodzę. Walnąłem sobie w tym. Walnąłem sobie granatem w samochód. Nie no, koleś, nie rób takiego boksa. Ten chłopiec nie ogar... Mam powiedzieć, że nieogarnięty i przejmę go za pierwszym razem. A chłop nagle utrzymał ścianę. O mój Boże, jeszcze mu normalnie pał sobie od tego typa. Na szczęście dostał dobrą... Ty, faktycznie bardziej się chyba teraz świeci ten skin, nie, Bugi? Kurczę, ej, spoko wygląda ten elektryczny skin, jak w ogóle skin Bugi. Jejku, jakbym miał kiedyś swojego skina, to było tak piękne. To było tak piękne. Ej, w ogóle mam 11 fragów, 17 osób zostało. Spoko, to dokończymy tą gierkę dobrze, bo nie chciałbym powtarzać całego monologu drugi raz, a nie ukrywam, że to jest moja pierwsza gierka dzisiaj. Więc... Pogu! Dobra, spokojnie. Tam widzę, że się jakieś rzeczy dzieją. Tam statek kosmiczny rozwala jakieś rzeczy. UFO. Oj, jest spamowany. Oj, on spada. Ty, czekajcie. Okej, dobra. Cześć! Dzień dobry! Cześć, mogę cię zjeść? Okej, kolego, spokojnie. Jezu, nie mogę budować normalnie. A ostatnio to normalnie nie mogę budować. Znaczy, że kolega był obity, jest chill. Oj, kolego, chyba wiesz, co się dzieje, nie? Chug Cannon. Nie gadaj, że No i jeszcze Ferrarką. Fajne te Ferrari, a na pewno tu nie ma typa? Halo? Nie ma, okej. Okay. Byłem, jeszcze myślałem, że może jakiś inny chłop ukradł, dlatego sobie tak wysprayowałem. Ale it's okej. Okay. To na pewno ten. Jest spoko, no mam tego launchpada, zawsze mogę, wiecie, polecieć. Tylko nie wiem, w którą stronę. Naprawdę tam mam mój samochód. O, no już nie muszę się zastanawiać. Co ty ciężarówo? On wjeżdża w moje budowle. Stary, ale aż tak to... Siema? Czekałeś na kolapsa, kolego?
Żegnam. No jak się bardziej zastanowię nad strzałem, no to wiadomo, że to od razu się lepiej trafia. No i proszę, bardzo klasyczny setup jest. Złota pompa, złoty skarek. Pamiętam w pierwszym rozdziale w ogóle, jak się miało złotego skara, to było jakieś, nie wiem, przedsięwzięcie na skalę roku, dosłownie, no nie? A teraz, it's okay. Mamy skara, not big deal, no big deal. Dobrze, 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 dobrze. Zjedźmy sobie tutaj, no i widzicie, mogłem tutaj zostać na tym Lazy Lake. Tak naprawdę tutaj wszędzie cały czas była akcja, w sensie strefa. I tutaj widzę, że akcja dalej się ciągnęła, bo ciągnie dalej. Czyżby, czyżby. W sumie jak co chwilę były fragi, to może nawet nie będziemy ciąć tej gierki, zrobimy taki long. I tak sobie gadałem przez większość czasu, a teraz mamy endgame. Niepocięty odcinek, jak to mówią, realna gra. Witam kurczaka, o. No i proszę bardzo. Kolega tutaj widzę, że z kurczakiem walczy. Hej, okej, okay. Jak coś to jestem tutaj. Dzięki, doceniam. Kooperację. Okej, okay. No spoko, znaczy, nie, pra... Oj, obcy się normalnie zgubił od kurczaka. Kurczak wskoczył do wody, 10 tysięcy IQ kurczak. I to mi się podoba, ty rekin w ogóle. Ty rekin jest normalnie. Czekajcie, wejdziemy tamtędy, bo tam jest typ. Ugh. Ty, ale że rekiny są w grze w tym sezonie? What do you mean? Jezu, czy ja się mogę tak nie odbijać? Siema, koleś. Przebiję ci opony, co? Dobra, dzięki. I to mi się podoba. Chłop wie, żebym nie rozwalał samochodu, więc od razu buduje, wiecie, zabudowuje się. Ja to szanuję. Masz snajperkę w rękach, widzę to. A nie, to granatnik. Okej, okay, spoko. Celował czymś do mnie. Otwórz. Otwórz. Dzięki, ja otworzę. No ja nie mogę. I to jest takie demotywujące. Podjeżdżam go, zaczynam walkę. Chłop stoi, klika lewy i prawie wygrał ze mną. Już w tym momencie prawie wygrał, nie? Spokojnie, spokojnie. Ogarniemy sobie to jakoś na chillku. Witam. No cześć. Let's go. Let's go. Złota pompa. No dlatego tak dostałem, nie? Ty, chill. Ale że rekin normalnie? Czy rekiny były cały czas w tym sezonie? Czy one teraz zostały dodane? Ty, sekretny powrót po nie wiadomo jakich czasach. O mój Boże, pamiętam ten sezon z rekinów. Nie, nie było rekinów, daj spokój. Nie ma opcji, że były. Nikt mi nie powie, że były rekiny. Cały czas. Ty, no nie było, nie? Z dwa sezony. Czy jestem jakiś głupi? Ty, no na pewno nie było rekinów. Ja tak jadę do tych typów i myślę, czy mogę sklikbaitować, że coś powróciło, bo jeżeli widzowie powiedzą, że to wcale nie powróciło, i cały czas było. To będzie trochę kiepski clickbait. A to będzie idealny clickbait, nie? Shandy. Okej, okay, okej, okay, bro. Okej, okay. No jesteś po kewie. Ma lunch pada 100%. A czekajcie, zbijemy to, może nie zdąży postawić? Zdążył postawić? Nie zdążył. O, spadł, dobra, fantastycznie. Siema. No nie, no typie. Znaczy, te, wyjątkowo pozwalam ci budować mega wysoko, bo i tak jesteśmy nad wodą, no nie? Tylko, że tutaj strefy już nie za bardzo masz. A strefa się kończy przed wodą. Dobra, cool. Weźmy sobie kanony. O, nie, 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 kolego. Kolego, to jest podwójna ściana. Nie, stoi na tym high groundzie. Zejdź, kolego, teraz czas. It's my high ground. It's over, Anakin. Jak on mógł nie dostać czymś takim? Powiedzcie mi. Powiedzcie mi, widzowie, jak on mógł nie dostać czymś takim? Siema. Hej. Cześć, mogę cię zjeść? Oho, o, o. Chłopca chciał zedytować i w tym czasie ja uderzyłem. A jak po edycji ściany mają, wiecie, 1 HP. Dlatego miałem strzałę, znaczy ścianę na hita. No i kolego, co mnie bijesz? Ty, to może być w ogóle 20, jakbym się postarał, jakbym się napiął. Za każdym razem, jak to mówię, to nagle się ludzie wybijają ze sobą. Ała, ała, ała. Dobra, czekajcie, mała pota. Nikt mnie nie... Ej, no dosłownie jest rekin. Ty, nie ma opcji, że te rekiny były cały czas. One zostały dodane teraz. No joke. Dobra, spokojnie. Spokojnie. Dobra. Okej. Okay. Zawsze jak tak szybko edytuję, to nagle kończę mówić, bo się muszę skupić. Stary człowiek skupia się na edycji. Typie, błagam cię. No nie uciekaj dalej. Drzwi sobie zrobiłem. Podobają ci się drzwi do twojego nowego mieszkania? To w ogóle moje. Dziękuję. Jalanik. Jalank. Jalank. Dziękuję bardzo. Ty, to będzie 20. Całkiem git. Okej. Okay. Wezmę sobie tak. Tak, fantastycznie. Czyli już dwie lamy znaleźliśmy, bo to tylko z lam leci, no nie? Koleś sobie co normalnie leci teraz jakimś... To był lunchpad? Nie wiem, co, nie wiem, czy on przyleciał, ale czymś przyleciał. Dobry. Kolego, no daj spokój. Proszę. Przyjmujesz gości? Czy przyjmujesz gości? Ciema. Dobra, cool. Ty, chłopcu spamuje z auga w ogóle do mnie. Dobra, ja na luzie, mogę odpuścić. O ile we mnie rekin nie wskoczy.
I nie ma opcji, że te rekiny były. Ja wiem, że to spamuję 5 razy. Dajcie mi znać w komentarzu, czy rekiny były. Nie ma opcji, że normalnie były cały czas. A ich po prostu nie widziałem. Od 2 sezonów, czy tam 3. Od powodzi. A potem po powodzi jeszcze jeden sezon był z rekinami chyba. Siema. Siema. Nice, nice, nice. Fantastycznie. Okej, awesome, awesome. Dwie osoby mi zostały i jeden... Dobra, widzę już dwie, bo jeden ze snajperki gdzieś nawala, drugi właśnie spada sobie z tego. Dobra, jest w domku drugi. Nie, nie w domku, na górce. Okej, 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 we chilling. Siema. Czy ty jesteś tutaj? To jest trespasser, nie gada, ja pierdzielę. Ty, ja myślałem, że to jest gracz. O mój Boże. Dobra. Zobaczyłem, co ty trespasserze robisz do tej pory w grze? Pewnie, wysprejuj mnie, pewnie nie ma problemu. Dobra. Myślałem, że widzę, że są dwie osoby. Ty, a to i tak 20 pyknie, jeżeli wygram. Dobra, cool. A, bo jest na górce i w domku koleś. Okej, okej, okej. Bo widziałem, że się coś kończy budować w domku i nagle widzę snajpera, który jest na tym. Tak sobie myślę... O kurde. Okej, dobra. Chill. Dobra, czekajcie, bo się za bardzo nakręciłem. Żebym teraz nie padł. Dobra, spokojnie, spokojnie. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Cześć kolego, czy wszystko jest w porządku między nami? Bo ten pan i pani są w sobie zakochani. Siema. Nara. O, jest 20. I czy w tym sezonie mieliśmy 20? W tym sezonie powiem wam, że dosyć agresywne są gierki. W sensie ludzie bardzo szybko się dojeżdżają. Nie pamiętam, czy mieliśmy 20. No tu przynajmniej teraz mamy. Now we have it. I powiem wam, że ostatnio aż się nawet błociki nie trafiają. Pamiętam, że był jeden sezon, gdzie ludzie pisali, czemu Evron trafia na takich kasztanów. I faktycznie co druga osoba to był aktor. Teraz normalnie ludzie sobie cisną. Okej, okay. Siema. No kolego, działasz na moją korzyść. Im dłużej będziemy się bić, tym więcej sobie naładuję charge'y. Siema. Nie, on nie wie. On je rybę. O. O. Okej. Okay. O. Okej. Okay. Spanikował. Naprawdę? O! Oj! O, kolego, o, nie uciekaj mi tak! No, spokojnie, wiesz, ja mam czak kanona zawsze, nie? Nie, 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 nie. Chill, 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 my man. My girl w sumie. Dobra. No, nie gadaj, że masz więcej ryb. Chłop normalnie łowi. No, otwórz. O! Ty, co mi zrobił? Otworzył jakieś dachy normalnie? 500 dachów, 10 konsol. Dobra, zrobimy tak, tak, tak. Tak robię w ogóle, żeby jak będę edytował, to żeby się chłop na mnie nie otworzył i mnie nie ubił. To jest taka szybka lekcja. Tak się nazywa, że 21 fragów bugą. Na koniec tak zwany bugadance. Ale słuchajcie, wam już bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam was do końca lipca. Codziennie na streamy do drugiej wpadnijcie. Zawsze jakieś tam statystyki, dodatkowy zasięg zbudować. Ja już wam dziękuję bardzo. Trzymajcie się, do następnego. Elo!